Dzień dobry i powolutku zaczynamy. Jest 21 września. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ szybko ten sezon letni nam zleciał. Pamiętajmy, że sezon nie kończy się nigdy i na nic. To jest tylko kwestia zmiany warunków. Jakkolwiek tutaj od tego marca ta sytuacja, w której się znajdujemy, to tak naprawdę spowodowała właśnie śmieszne wrażenia czasowe. Mało nie zrobiłem, troszkę, sporo pojeździliśmy, sporo przeżyliśmy, ale jakoś mam tak wrażenie, że ten czas był tak skompresowany, że nie mogę uwierzyć już, że jest 21 września, 25 stopni, że za dwa tygodnie albo prawdopodobnie jeszcze krócej te temperatury będą abstrakcyjnie wysokie się wydawały. Ale my przejdźmy do tematu, ponieważ żeby nie odpłynąć za bardzo, dzisiaj będzie konkretny temat. Dzisiaj porozmawiamy sobie o krzesiwach. Chwileczkę, ja to miałem lepiej przygotowane. Dzisiaj porozmawiamy sobie o krzesiwach. Albo tak naprawdę o krzesiwie. O krzesiwie magnezowym. O krzesiwie syntetycznym. Terminy. Generalnie terminy pozwalają nam się oswoić trochę ze światem, z rzeczywistością, ponieważ starają się te terminy opisać, trochę to odzwierciedlić. Jakkolwiek rzeczywistość jak zawsze jest troszkę bardziej złożona i zdarza się tak po prostu, że przez za dużą generalizację te terminy nas potrafią wprowadzić w błąd. No i tak, no generalnie jeżeli idzie co do ogółu, no to powiedziałem krzesiwo magnezowe, prawda? Czyli w głowie rodzi nam się i wam pewna koncepcja, wiemy o czym mniej więcej ten materiał będzie, nie? To chodzi o to, że nie będę mówił o tym jak marynować kurczaka albo robić pizzę. W głowie pojawia nam się pręt, będzie mowa o krzesiwie magnezowym. No to jest fajnie, to byłaby ta część, gdzie termin daje radę. Termin nie daje z kolei rady, jeżeli wchodzimy w szczegóły, ponieważ wchodząc w szczegóły okazuje się, że ten termin krzesiwo magnezowe oraz nawet bym się pokusił o krzesiwo syntetyczne nie do końca jest nieprawdziwe, wprowadza błąd, jest nieprawdziwe, mówi nam mniej więcej o koncepcji urządzenia, o którym będzie mowa, ale nie mówi czym ono jest. Jeżeli przykombinowałem ze wstępem, a chyba troszeczkę przykombinowałem, dużo wyrazów, to tak, intro i zaczynamy jeszcze raz. Dobra, intro było, logo było, fajna muzyczka była. W związku z tym tak, zaczynamy. Więc materiał będzie, jak już przed chwilą zdążyłem wspomnieć, będzie o krzesiwie. O krzesiwie nazywanym syntetycznym albo magnezowym. Temat troszkę niebezpieczny, można by pomyśleć, ja sobie tak od razu pomyślałem, ponieważ filmów na YouTubie, które traktują o tym problemie, które traktują na temat krzesiwa, jest milion. Jest milion filmów przynajmniej, jak nie więcej, które pokazują jak jakiś gościu siedzi, katuje tam jedną korę brzozy i następnie rozpala na niej ogień. To jest milion takich filmów. I żeby nie było, to ja postanowiłem tą koncepcję, tą formę dopiąć do końca. Ja na końcu mam w planie rozpalić ten ogień jako milion pierwsza osoba z milion pierwszy film. Też będę ciorał tą biedną korę brzozową i na końcu postaram się rozpalić na niej ogień. Tak, żeby wasza forma była zamknięta. Jednak coś wypadałoby w tym filmie wsadzić pomiędzy, coś w środku, coś, żeby ta treść była... Chcę, żeby ta treść wniosła coś nowego do materiału, do tego filmu, jak i w sumie w YouTube, ponieważ no, sami dużo wykorzystuję z tych YouTube'ów, sam się dowiaduję i fajnie się trafia czasami na treści, które nie są wtórne, które są jakąś nową jakością. W związku z tym zaczynajmy. Skąd pomysł na tak wyeksploatowany temat właśnie jak krzesiwa, no co tu można nowego powiedzieć? Nowego może nie, dużo jakichś jednak interesujących rzeczy jak najbardziej, ponieważ dlaczego ja się tym zainteresowałem? Byliśmy sobie, jak już wspominałem, na szkoleniu survivalowym z Moniką i pomijając wszystko co tam było, no to ja jako gadżeciarz, ja miałem okazję pobawić się krzesiwami. I co ja stwierdziłem podczas tej zabawy, tego zmacania tych krzesiw? Mianowicie się okazało, że... Było tam kilkanaście rodzajów krzesiw i nie te krzesiwa reprezentowały sobą różną jakość. Jedne krzesiwa były bardziej super od innych krzesiw, a duża część tych krzesiw była bardziej super od moich krzesiw. Więc pojawiła mi się notatka na tym zmęczonym szkoleniem umyśle, że jak już wrócę do domu, trochę dojdę do siebie, to notatka przeczytać coś o krzesiwach, skąd może wynikać różnica w ich działaniu, dlaczego jedne dawały fajniejsze iskry, dlaczego inne dawały mniej iskier. Więc w ten sposób zrodził mi się pomysł właśnie na czytanie się, no to przy okazji, jak już się doczytam, no to się tą wiedzą, wiadomo, podzielę, więc jednocześnie na odcinek. Więc kilka interesujących faktów, o których nie ma dużo materiałów, zazwyczaj jest więcej pokazane, jak ktoś coś robi, niż coś o tym mówi. No to tak,
Czy potrafilibyście powiedzieć, tacy zapytani z marszu, z biegu, z czego się takie krzesiwo magnezowe, syntetyczne składa? Nie, no to jest głupie pytanie. To jest głupia forma budowania relacji widz kontara robiący materiał. Ja przed chwilą doczytałem, ja jestem mądry, więc ja zadaję wam pytanie i z urzędu wymagam, żebyście powiedzieli, no nie, nie wiemy, ale ty wiesz, to powiedz. Nie, dobra, to inaczej, bo... Nie inaczej, bo tak się nie buduje relacji z widzami. Czy gdybym ja sobie zadał to pytanie jakiś czas temu, z czego się składa krzesiwo magnezowe, jakby wyglądała odpowiedź takiego mnie, który się nie doczytał? No to mianowicie, no krzesiwo, no to co, z czego składa? No pręt jakiś metalowy, prawda? Jakiś pręt metalowy, tak, to bym odpowiedział sam sobie jakiś czas temu. No co dalej? No to jeżeli to jest krzesiwo magnezowe, no to inteligencja tutaj stawia na dedukcję, drogi Watsonie, dedukcja, no to pewnie krzesiwo no, się składa z magnezu. No i tutaj to byłaby taka pierwsza, to były moje pierwsze takie odpowiedzi. No i się okazuje, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, ale też dużo naprawdę bardziej ciekawa. W związku z tym tak, tu będzie dużo nas chemicznych, dlatego ja nie będę ukrywał, że ja troszeczkę jestem przygotowany. Więc po pierwsze, to krzesiwo nie jest magnezu. Ja tym razem trochę skatowałem z pamięć, nauczyłem się na pamięć, nie będę mówił z kartki, więc przejdę do rzeczy. To krzesiwo nie jest magnezu, to krzesiwo się składa. I tutaj właśnie będzie w sumie coś ciekawostka i wejście w chemię, ale nie rezygnujcie z filmu, no ponieważ jeżeli na co dzień się tym bawimy, to naprawdę fajnie wiedzieć, jak to tak naprawdę działa. W związku z tym pierwszy składnik tego krzesiwa to jest żelazo. To jest żelazo, żelazo tutaj ma 20% składu. Następnie występuje, i tutaj się może zdziwicie, że to dalej nie będzie magnez, na miejscu drugim występuje cer. Cer stanowi 40% składu tego pręta magnezowego, tego pręta krzesiwa, to łatwo właśnie terminem wpaść w pułapkę. Następnie znajdzie się lantan, 20%, później znajdziemy tam neodym, będzie 4,4%, prazeodym, również 4,4%, więc to się fajnie zapamiętuje, jeżeli mamy te same wartości. Na końcu pojawia się nasz magnez, również z zawartością procentową 4,4% składu tego pręta magnezowego. I co wymienienie tej listy nam daje? No mianowicie zwraca uwagę, jak się znowu mówię, doczytałem, to jestem mądry, na coś ciekawego. Mianowicie zwróćcie uwagę, że tak naprawdę mamy tylko dwa pierwiastki, żelazo i magnez na końcu, które nie wchodzą do jednej grupy pierwiastków. Tak naprawdę mamy cer, lantan, prazeodym i neodym. I to jest bardzo ciekawa grupa pierwiastków, ponieważ ona tworzy w grupie ogólnej 15 pierwiastków, z której się składa, tak zwaną grupę rodzinę chemiczną lantanowce. Lantanowce są, dlaczego ciekawe, oprócz tego, że mają super nazwę, to, że lantanowce w grupie 15 pierwiastków wraz ze skandowcami w grupie dwóch pierwiastków tworzą tak zwane metale ziem rzadkich. Ja czytając o krzesiwa doszedłem do artykułów na temat metali ziem rzadkich, dlatego to nie będzie materiał o tym i nie będę chciał za bardzo odpływać, ale zachęcam do zapoznania się z tematem. Dlaczego? Ponieważ metale ziem rzadkich to jest tematyka, gdzie toczy się tak naprawdę na świecie cicha wojna o te zasoby. Cicha wojna o te zasoby, ponieważ metale ziem rzadkich są wykorzystywane na chwilę obecną we wszystkich kosmicznych technologiach naszego nowoczesnego technicznego życia. Stosuje się je w panelach słonecznych, stosuje się w światłowodach, gdzie się jeszcze stosuje w laserach, wyświetlaczach LCD, wszystko to, co tworzy nasze otoczenie AGD, praktycznie rzecz biorąc, metale ziem rzadkich są tam stosowane. Okazuje się również, że 80% wydobycia metali ziem rzadkich, czy ich produkcji, to są Chiny, tak, to są Chiny, więc wyobraźcie sobie, że mamy cichą, nie jeszcze tak nagłośnioną wojnę, ale jak już wszedłem w tematykę tych metali ziem rzadkich, to się okazuje, że po prostu to może być surowiec strategiczny przyszłości i o to może się nam nie jeden jeszcze kryzys prawdopodobnie rozpętać. My jednak tę tematykę szeroką tych metali zostawiamy, tylko właśnie chciałem zwrócić uwagę, że na grupę 6 pierwiastków, z których się składa to krzesiwo, 4 to jest grupa lantanosów, metali ziem rzadkich, więc mamy tu naprawdę wyspecjalizowane urządzenie. Przechodzimy dalej więc do krzesiwa, nie odpływamy tematem dalej, ale zapraszam naprawdę do zapoznania się z tym tematem. Gdzie my jesteśmy? Tak, wojna z Chinami będzie, to już mamy, wojnę z Chinami mieliśmy.
Czyli po analizie budowy, co mamy? Mamy coś takiego, że lepiej to krzesiwo byłoby nazwać tak naprawdę krzesiwem lantanowym. Prawda, że fajna nazwa, sam na nią wpadłem, nigdzie się z nią nie spotkałem, w związku z tym muszę urwać tutaj ten wątek, ponieważ nigdzie się z taką nazwą piękną, ładną, lantanową nie spotkałem, więc tutaj nic więcej nie poprowadzimy. No co dalej, patrzymy jeszcze raz na ten skład. Miejsce drugie to będziemy mieli tak, składa nam się 20% żelaza, składa nam się z 40% ceru. No to może takie połączenie, więc z łaciny ferum, żelazo, ferrocer. O, przypadek, tak, coś takiego istnieje, znalazłem coś takiego w internetach, w przepasnych głębinach wiadomości ze świata, więc ferrocer istnieje i istnieje taki materiał, jak każdy albo większość wynalazków został odkryty przez przypadek w 1903 roku przez pana Niemiec, przez pana Karla Welsbacha. Tak, dobrze przeczytałem. Przez pana Karla Welsbacha, 1903 rok, powstaje ferrocer. Jak wspomniałem, przez przypadek, ale znowu nieprzypadkowo pojawiają nam się nasze metale ziem rzadkich. Pan Karl Welsbach pracował właśnie z materiałami, z metalami ziem rzadkich. Przy swoich wynalazkach, jakimi były opatentowane przez niego żarniki do lamp naftowych oraz przede wszystkim wolframowa spirala do żarówki. Tak, więc taka wolframowa spirala to jest tutaj dzieło właśnie pana Karla Welsbacha. Z tego korzystamy no dziś do momentu, jak się LEDy upowszechniły, bardziej przejęły rolę oświetleniową. Więc czym jest taki ferrocer? No to jak już wiemy, jest to związek żelaza, że jest to związek żelaza z cerem. I co on posiada? I on tutaj wchodzimy dalej w chemię, ale to jest bardzo fajna rzecz. Ja jestem humanistą, historykiem, w związku z tym chemii, nad chemią nigdy specjalnie nie usiadłem. Więc ferrocer ma właściwości piroforyczne. To jest fajny wyraz, nowy wyraz, więc cieszę się, że jeszcze cały czas mogę swoje słownictwo rozbudowywać. Więc piroforyczność polega na zapalaniu się materiału w kontakcie z powietrzem. Ale to by oznaczało, że trzymanie takiego krzesiwa w kieszeni czyni poważnie ryzyko, że ono mi wybuchnie, wyrwie biodro razem z nogą i no przynajmniej zerwie mi moją linię EDC-0 z podstawowego wyposażenia, no bo jakby z biodra, bez nogi, mieć spodnie albo pasek i tam trzeciora swoje rzeczy. W związku z tym byłoby to nielogiczne, żeby coś takiego istniało. Dlaczego w związku z tym to się nie dzieje i przy kontakcie właśnie z powietrzem to nam się nie zaczyna palić, nie wybucha? Ponieważ piroforyczność, to też jest fajna ciekawostka, nie jest cechą materiału, jest to cecha, tutaj jest ciężko, więc ja tu już pojadę. Piroforyczność nie jest stałą cechą materiału. Piroforyczność jest związana z jego stanem fizycznym, z dostępem do tlenu oraz z temperaturą. W związku z tym, co to oznacza? No to oznacza tak naprawdę to, jak to krzesiwo działa. I tutaj przechodzimy do meritum materiału. Dlaczego, jak to pocieramy, to się krzesa, żeby nie mówić tylko, że od pocierania. Mianowicie piroforyczność. Zacznijmy od tlenu, więc no, mamy dookoła tlen, jeszcze nam się nie pali. Mamy formę fizyczną materiału, prawda? Mamy formę fizyczną, tutaj jest w postaci stałego bloku, więc też jeszcze nam się nie pali. Zaczynamy pocierać czymś twardszym, jakąś blaszką czy nożem. Zaczynamy ścierać, zmieniać stan fizyczny tego pręta z postaci stałej na drobinki pyłu. I tutaj dzieje się magia. Drobinki pyłu w tej postaci z kontaktem z tlenem i temperaturą uzyskaną od potarcia są właśnie piroforyczne. One się zapalają, spalają się w tej atmosferze. My to na szybko widzimy w postaci fontannych, świetnych i wyczekiwanych przez nas iskier i gitara. I to w ten sposób właśnie to krzesiwo działa. Więc skoro mamy coś takiego jak ferrocer, to dlaczego nie jest to zbudowane tylko i wyłącznie z tych dwóch pierwiastków? Dlaczego dodane są tam te lantanowce? No mianowicie dlatego, że pierwotnie ferrocer był budowany w proporcjach 30% żelaza i 70% ceru. To była bardzo skuteczna mieszanka. To była troszkę za skuteczna mieszanka, ona zbyt łatwo wchodziła w te opisane właściwości. I przy transporcie czy zwykłym użytkowaniu no było ryzyko, że iskrzenie może wystąpić za wcześnie. Dlatego lantanowce, pierwiastki, oprócz tego, że metale ziem rzadkich o pewnej grupie utlenienia, troszkę jakby wysterowują nam warunki, w których ta iskra powstaje i właściwości, jakie posiada.
w składzie, w jakim wymieniłem na początku budowę tego krzesiwa, to więc wyobraźcie sobie, że skoro właśnie nie widzimy krzesiw ferrocerowych, to i tak ta mieszanka została opatentowana i ten skład krzesiwa jest opatentowany i jest pomysłem. To jest przepis na niego. Na stop, przepraszam, stop nosi nazwę Misch Metalu. To jest niemieckie określenie, zostało zajęte i opatentowane przez, zgadnijcie, Karla Welsbacha, tego samego od ferroceru i wynalazków. Więc on opracował skład takiego krzesiwa, idealnego w cudzysłowie można powiedzieć, i w ten sposób właśnie jest postacią nieznaną bushcraftowcą, a tak naprawdę my wiele jemu zawdzięczamy. No więc tak, temat ciekawy jak najbardziej, trochę mocno przeteoretyzowany, ale wydaje mi się, że warto było się zapoznać z nim, ponieważ no, jak można być super fanem turystyki minimalnej, bushcraftowcem, survivalowcem, jak nie wiemy dokładnie, z czego jest zrobione i jak działa to podstawowe przez nas ikoniczne małe urządzonko, narzędzie, z którego korzystamy albo mamy choćby jako taki wasz nas totem, bryloczek zawsze przy sobie. No nie wypadałoby nie wiedzieć. No to co? Dużo terminów, dużo chemii. Uważam, że i tak temat jest mega ciekawy. No to jeszcze pro forma, wypadałoby być milion pierwszym gościem, który rozpali korę brzozową krzesiwem. No to jedziemy. Dobra, no to jak już wspomniałem, żeby formy stało się zadość. Ja tak powiem, koniec końców jeszcze nie dokończyłem, znaczy dokończyłem po pomacaniu różnych krzesiw. Jedno przypadło mi do gustu, bo mówię, kurczę, dlaczego ono daje takie fajne iskry, co to jest i w ogóle. No więc się okazało, że nic nowego, nihil nowy subsole, nic nowego pod słońcem. Jest to podstawowe krzesiwo Light My Fire Army. Okazuje się, że można kombinować po Chińczykach, kupować, próbować zaoszczędzić i w ogóle, ale jak sobie wziąłem do ręki, porównałem, to ono naprawdę tutaj... To jest bezkompromisowe, ze wszystkich tych, które tam były, dawało najfajniejsze iskry. Ten materiał będzie relaksujący, dlatego teoretycznie nie chcę wycinać, nie ma takiego powodu. Chodzi o to, żeby zrobić milion pierwsze ujęcie, jak się rozpala korę brzozową, prawda? Ona jest mocno wysuszona, bo to właśnie jest to jest właśnie z drzewa martwego, więc ja nie jestem pewien nawet tam o stan i ilość tych całych olejków. Kora brzozowa ma to do siebie, że ona się mocno też łuszczy. Ona się mocno po tym, jak chwyci ogień, zwija. Więc też trzeba brać pod uwagę, że jak ona nam się zapali, to ona za chwilę może nam tak odsprężynować. To, co tu widzicie, to jak już wspomniałem na jednym z wcześniejszych filmów, potraktowanych szanem, tego jeszcze nie widzieliście, Opinel 12. Nie wiem, jaka jest idea, o co chodziło, ale ja zauważyłem na jednym z YouTubów, że ktoś mówił, że Opinel świetnie się nadaje do krzesiwa, do krzesania. I faktycznie, tutaj ten kant tego Opinela to jest po prostu pierwszej klasy iskrownik. Dobra, to teraz, żeby się nie ośmieszyć, skoro materiał nie jest cięty i nie zamierzam, żeby było, to wypadałoby, żeby to w przyzwoitym tempie wyszło. Sama kora rzadko kiedy idealnie się łapie z powierzchni. Po tym, jak tutaj rozpalę tutaj tą... No, jak to się nazywa? Po tym, jak rozpalę tutaj tą zwichrzoną część, to jak najszybciej będę chciał, żeby rozpalić od krawędzi. Krawędź szybciej chwyci. Mamy kompletny film, milion pierwszy film na YouTubie o tym, jak się rozpala ognisko przy pomocy krzesiwa, został zrobiony, więc forma ramowa materiału jest kompletna, czuję się jako autor, że zrobiłem kompletny materiał, jak wspomniałem, dużo
informacji, troszkę praktyki, że nie było, żeby nie było też, ale jak już wcześniej wspomniałem, warto takie rzeczy chyba od czasu do czasu wiedzieć, z czym się jest, z czego się korzysta, żeby na to tak patrzeć troszkę innym spojrzeniem. Wiedza daje inne spojrzenie na przedmioty codziennego użytku. W związku z tym tak, dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli się film podobał, albo przynajmniej zawarte w nim informacje, a nie wierzę, że to może być nieciekawe, to łapka w górę. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to przy okazji zapraszam na początek do zapoznania się z innymi materiałami, bo ten nie jest najbardziej reprezentatywny dla innych filmów z tego kanału, bardziej raczej z terenu, bardziej gdzieś z jakiejś podróży. Jak się spodoba, to z kolei poproszę o subskrypcję. To działa bardzo motywująco, jeżeli widzę, że pomiędzy właśnie takim mną a wami jakaś interakcja się nawiązuje, a się nawiązuje, bo już miałem naprawdę fajną okazję się z kilkunastoma przynajmniej osobami spotkać, i więc wiem, że jesteście żywi i dlatego też powiem, że łatwiej się te materiały robi, z czasem łatwiej się te materiały robi, bo ja już mówię do konkretnych twarzy, przynajmniej do tych twarzy właśnie, gdzie miałem okazję je już zobaczyć. Wiem, że to są żywe osoby, w związku z tym no, jest dużo łatwiejsze oswojenie się z tą taką stroną robienia filmów z tą kamerą, że się siedzi i się gada po prostu do plastikowego oka, która dodatkowo nie ma nawyku mrugania. Przedłużyłem koniec, dobra, pora się zbierać.